Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No wydawałoby się, że Kuba i Meksyk no to podążą w ślady Ameryki i zostaną takimi krajami, takimi narodami jak Stany Zjednoczone. Na całe nieszczęście wygląda na to, że to Ameryka, Stany Zjednoczone idą w kierunku Meksyku i idą w kierunku Kuby. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No 11 lipca no, było zamieszanie na Kubie. No i ludzie zobaczyli, że jednak kubański terror, no to jest też to, co przeżyliśmy w PRL-u z Jaruzelskim. Tam po prostu nie pozwolą na demokrację, nie pozwolą na głos ludzi, nie pozwolą na głos obywateli. Tam Kubańczycy po prostu mogą się denerwować, protestować, a rząd komunistyczny jednak to wszystko dławi. Cały cywilizowany świat powinien jednak stanąć po stronie Kubańczyków, no ale akurat w Ameryce socjaliści zostali wybrani do Białego Domu, także administracja Bidena w ogóle nie chce nic robić, no bo to by źle pokazywało tą Ocasio-Cortez, socjalistkę, bo Ocasio-Cortez, no to ona jest członkinią amerykańskiej partii socjalistycznej, to się oficjalnie to jest wiadomo, to jest frakcja po prostu, to jest w Ameryce są dwie partie, tak zasadniczo, nie ma małych partii, no ale to są, powoduje to, że Partia Socjalistów Amerykańskich jest częścią Partii Demokratów i w zasadzie wchodzi do kongresu, wchodzi do Senatu, wchodzi do Izby Reprezentantów jako Partia Demokratów. Nie ma 2-3-4% partii, małych partii, nie ma koalicji i to jest właśnie ta tajemnica, no nie ma koalicji. No i socjaliści kochają Kubę, kochali Kubę, a ta propaganda i ta represja komunistyczna to jest fenomenalna. Amerykańska interwencja zbrojna, no to nie wchodzi pod uwagę. Te wszystkie łamania praw człowieka, no to komuniści amerykańscy nie zwracają na to kompletnie uwagi. Biden zaprosił teraz Chińczyków, żeby sprawdzali naruszanie praw obywatelskich w Ameryce pod konto niewolnictwa i pod konto traktowania czarnych na dzień dzisiejszy. Także to widać, co tam się dzieje. Ameryka mogłaby jakąś dać kampanię taką edukacyjną, wyjaśniającą, informującą o pokazaniu, o realiach komunistów na Kubie. No ale Kamala Harris, no to ona oskarża Amerykę. Ona oskarża Amerykę o to, że 60 lat zablokowania ekonomii kubańskiej, no to Amerykanie są winni. No Amerykanie dzisiaj dla komunistów amerykańskich to są we wszystkim winni. No ale to jest taka marksistowska propaganda, można powiedzieć, to jest taki marksistowski mit, że kubańska ekonomia po prostu upadła przez to, że jest amerykańskie embargo. No, to jest każdy normalny to rozumie. Przez dziesiątki lat Kubańczycy oskarżają amerykańską blokadę, ale tam się dzieje cokolwiek innego. Kubańczycy to powtarzali lewackie amerykańskie media powtarzają to nieustannie, cały czas po prostu to są użyteczni idioci amerykańscy. No i walczą przeciwko wolności Kubańczyków, no ale też walczą przeciwko prawdzie, przeciwko tym podstawom amerykańskim, jak to wszystko zostało stworzone. Facebook blokuje te wszystkie rzeczy, YouTube również blokuje wszystkie te rzeczy. Nie da rady ogłosić prawdy. Eksperci ci od Kuby, no to też to są
jeden to jest Juan Gonzalez, a druga to jest Emily Mendrala, no to oni w zasadzie są w kieszeni komunistów kubańskich, pomimo że są pomocnikami, asystentami sekretarza stanu, który współdziała do spraw Kuby. No i oni uważają, że całe te fiasko, to, co się dzieje na Kubie, no to jest wina Ameryki. Nie to, że tam są tyrani, nie tam, że tam jest jednopartyjny system, nie to, że tam nie ma wyborów, nie to, że Castro po prostu doprowadził do systemu policyjno-wojskowego. Nie, oni oskarżają Amerykę, oni oskarżają naród amerykański, system amerykański wolnego rynku, cały ten zespół Bidena, no to oni proponują tylko, żeby nic złego nie zrobić rządowi kubańskiemu, zgadzać się na wszystko, powiększają ilość ludzi w ambasadzie, pozwalają na większe przepływy forsy, pieniędzy. Także to wszystko pozwoli na to, że ten cały ten reżim komunistyczny będzie ciągnięty. No, prędzej czy później tam nastąpi Magdalenka, tak? Ta Magdalenka w tych krajach komunistycznych, no to zawsze się odbywa. Oni po prostu sobie zabezpieczą 60% w ichniejszym sejmie, w ichniejszym parlamencie czy kongresie, tak jak Jaruzelski, komunistyczna świnia, i po prostu przyjmą troszeczkę 40% powiedzmy opozycji, no i przejmą później radio, telewizję, te wszystkie pieniądze, banki, Ameryka się rzuci, 192 kraje należących do Organizacji Narodów Zjednoczonych to współdziała gospodarczo z Kubą. Jedynie Stany Zjednoczone nie działają z Kubą. Przepraszam. Tak. Także, że no będzie co tam kraść. No, w Polsce rozkradli, Polskę rozkradli, na Kubie będzie to jakoś tam, nie ma co rozkraść, no ale tam jakiś przemysł jest. Ostatnio to nie ma, no bo jest ten COVID. Dlaczego to życie Kubańczyków na Kubie to jest takie prymitywne? No, tam wszystkiego brakuje, tak? To jest tak jak w każdym socjalizmie brakuje papieru toaletowego, oleju, jest może ocet na półkach. Nie wiem, czy ocet jest popularny i tani na Kubie, no ale tam jest, zawsze była makabra, jeszcze ta panika 19, COVID-19, no to jeszcze pogorszyło, dlatego że cała ta turystyka organizowana przez system Urzędu Bezpieczeństwa, Policji i Wojska, no to tam ten cała ta seks turystyka i ogólna turystyka zniknęła, no i nie ma benzyny, nie ma ropy dla karetek pogotowia. Także jeżeli ludzie są chorzy, no to niestety nikt do nich nie przyjeżdża. Samochody Urzędu Bezpieczeństwa, Policji, Wojska, no one mają benzynę. One zawsze mają benzynę, no bo one są zawsze gotowe do wyjechania, kiedy potrzeba. Wszyscy ci, cała nomenklatura, cała ta ci aparatczycy, no bo to zawsze jest ta 5-10% ludzi, która dostaje tą kiełbasę i kije, żeby lała innych, no ale tam są milionerzy, tam mają konie arabskie, tam mają wille, tam komuniści jeżdżą po świecie, bardzo często nawet się zdradzają na najróżniejszych tych platformach społecznościowych. Kubańczycy wiedzą jak ci ich milionerzy żyją, jak te komunistyczne świnie żyją. No tak jak było i w Polsce, tak? To jest po prostu jeden wielki zamordyzm, no ale ludzie zwykli, szarzy Kubańczycy nie mają tego jak przeskoczyć. No, zostali przyciśnięci, można powiedzieć, do muru. Cała ten nowe, szczególnie pokolenie, no to oni już nie mają dużo do stracenia. No tyle tylko, że to jest wyspa, tak? Że to jest wyspa, to jest
otoczona wodą naokoło, to tam nie ma jak przekroczyć granicy zielonej, tam po prostu trzeba przepłynąć na jakimś kajaku, czy na jakimś innej dęce od traktora, no a te bydlaki komunistyczne amerykańskie Bidena po prostu zabierają ich i nie wypuszczają ich w Ameryce, tylko ściągają z powrotem do Kuby, tak? Także, że to jest po prostu jak za czasów Hitlera zawracali statki właśnie, które przyjeżdżały i chciały się wydobyć. No to jest teraz Biden i jego administracja robi to samo. To jest bandytyzm po prostu polityczny i nieprawdopodobny. No cały ten ruch, powstanie, czy strajk, czy protest, no to pokazuje, że Kubańczycy nie wierzą. Nie wierzą już w to, co im Kuba mówi, co Ameryka, lewackie środki przekazu mówią, że to wina jest Ameryka. Nie, to jest wina, tak jak był Gierek, Jaruzelski, stan wojenny, te wszystkie braki ekonomiczne, braki polityczne, no to jest rezultat nieproduktywnej gospodarki socjalistycznej. To jest po prostu, tam jeszcze pogarsza sytuację to, że jest to klimat ciepły, nie ma zimy, także to jest dużo łatwiej, no ale ilość ludzi, którzy wyemigrowali z Kuby w świat, no to jest makabryczne. To jest tak jak w Polsce. W Polsce parę milionów ludzi, którzy mogli być przydatni dla gospodarki Ameryki, dostali paszporty, no i wybili w świat po to, żeby właśnie odbyła się Magdalenka, żeby zawładnąć Polską. Dużo tych ludzi, którzy mieli jakąś ikrę, mieli jakieś ognisko w brzuchu, które powodowało to, że coś byli bardzo aktywni, no to wyjechali. Tak samo dużo Kubańczyków wyjeżdża. Cała ta rada wymiany amerykańsko-kubańskiej, no to są dane statystyczne, tam od groma pieniędzy idzie. W marcu 2021 roku, no to prawie 30 milionów dolarów żywności popłynęło na Kubę. W 2020 roku było to 20 milionów, a w 2019 było 40 milionów, tak, także że jedzenia, no to jest spory przepływ pieniędzy. Ogólnie rzecz biorąc eksport w 2019 roku, przed jeszcze pandemią, no to było prawie 300 milionów dolarów. Kto dostarcza jedzenie na Kubę? No Amerykanie dostarczają jedzenie na Kubę. To znaczy, kto dostarcza? No wszyscy ci, którzy tam jakoś wyjechali, wysyłają te paczki, kontenery, no to tak jak było z Polakami, którzy wybyli pomiędzy od Solidarności, od stanu wojennego, od Magdalenki, od no później Unia Europejska powstała, no to już to się wszystko zmniejszyło. No ale to Kubańczycy są tak jak Polacy, tak? Jakoś starają się pomóc tym, co tam zostali. No i eksportują z Ameryki przede wszystkim jedzenie. No Hawana, rząd kubański nie ma linii kredytowej w bankach. Oni zrobili w Bambuco, przecież w Bambuco, no Związek Radziecki sam upadł, no to te długi nie zostały jakoś przeniesione, później Putin chyba to unieważnił. Europę w różnych krajach mieli jakieś pożyczki, też tego nie oddali. Z Ameryki Łacińskiej, z Japonii to wszystko poznikało. Także kubańscy komuniści chcieliby wsadzić łapę do Międzynarodowego Funduszu Monetarnego, tak samo by chcieli wsadzić łapę do jakichś banków, do Banku Światowego, no ale dlaczego? No dlatego, że tam jest ten Urząd Bezpieczeństwa, Policja i Wojsko po prostu ma władzę. Chcieli Brazylia chciała zainwestować prawie miliard dolarów w jednym z portów Mariel, no to w 2014 roku, to żeby przyciągnąć inwestorów zagranicznych,
tak jak to było dosyć głośne. Na Anglicy, tam jeden z Anglików, który przyjechał z grupą inwestycyjną, no to wsadzili go do więzienia na 18 miesięcy właśnie, jak zaczął inwestować i coś tam zaczął podskakiwać komunistom. Także Kuba zamyka kiedy chce, jak chce i dlaczego chce. Także to nie jest zachęcające dla inwestorów międzynarodowych. Sankcje amerykańskie zabraniają wydawania pieniędzy na Kubie, dlatego nie ma podróżowania. No ale to jest ciekawe, że Amerykanie okłamują służbę graniczną, no bo co oni robią? Amerykanie albo lecą do Kanady i z Kanady lecą bezpośrednio na Kubę, albo lecą do Meksyku i z Meksyku lecą tam. Kuba nie stempluje tych pieczątek, także Amerykanie udają Greka i mówią, że byli tylko w Meksyku, albo udają, że tylko byli na Kubie, pomimo że wracają opaleni. No i cała ta dyktatura jest cały czas podtrzymywana, między innymi ludzi, którzy tam jeżdżą i się zachęcają tą siermiężną Kubą. 192 kraje również lata tam na wakacje. Wakacje na Kubie są ogłaszane jako były ogłaszane no przed tą pandemią, bo teraz jest kompletnie co innego. Administracja Bidena, no co oni zrobią? No nic nie zrobią. Nie pomogą z internetem, nie pomogą z pieniędzmi cyfrowymi, no bo to jest przeciwko dyktaturze. Kubańczycy no, żyją jak mogą, tak? Tam po prostu to jest tak, jak za PRL-u było, tam ludzie są ludźmi. Departament Stanu nic nie zrobi przeciwko tej militarnej dyktaturze. Oni też stanu wojennego raczej nie zrobią. No, pokojowo to się chyba rozwiąże, no tylko, że jest kiedy ci biedni Kubańczycy będą mogli żyć swobodnie i wolno. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo, polecasz, dziękuję, jeszcze bardziej nie subskrybujesz. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami monetyzowanego filmiku. Przekaz dla normalnych. Dziękuję, że wierzycie Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na republikanów, głosujcie na konserwatystów. Wiecie, jak jest. Nawet ta cała sytuacja z Kubą, to czyli Biden jest czystym komunistą. On po prostu nie chce pomóc Kubańczykom, którzy chcą wyjechać z tego zamordyzmu. Przekaz dla socjalistów. Widzicie, co się dzieje. Biden jest przeciwko wolności ludzi, zawraca tych Kubańczyków, pomimo że przez granicę amerykańską codziennie nielegalnie przekracza dziesiątki, setki tysięcy ludzi. Zdrowia dla normalnych.